Do 97 wzrosła liczba ofiar katastrofy samolotu pakistańskich linii lotniczych. Maszyna miała problemy techniczne. Spadła na biedną i gęsto zaludnioną dzielnicę. Na pokładzie samolotu było łącznie 99 osób, w tym 8 członków załogi. Pilot zgłaszał problemy techniczne, prosił o awaryjne lądowanie. Samolot leciał z Lahore do Karachi. Pilot dowiedział się, że ma problem techniczny. Poinformowano go, że oba pasy startowe są gotowe do ostatecznego podejścia i może wylądować na dowolnym z nich. Zdecydował się jednak zrobić okrążenie po zgłoszeniu awarii. Według świadków samolot 2 lub 3 razy podchodził do lądowania. Pilot miał zgłaszać, że 2 silniki straciły moc. Doszło do tragedii. Maszyna spadła na biedną i gęsto zaludnioną dzielnicę w mieście Karachi. Pasażerowie wracali do domów. To był ostatni piątek Ramadanu. Jest to szczególnie bolesne, ponieważ ludzie wracają do domu, aby świętować z bliskimi. W katastrofie tragicznie zginęło 97 osób. 2 osoby ocalały.